10 kwietnia Byłem wczoraj z pożegnaniem u Davisowej i trafiłem na prawdziwy koncert. Zdaje się, że Laura naprawdę rozmiłowała się w muzyce. Hilstów nagrała na Fisharmonii. Rad ją zawsze widzę, ale przede wszystkim lubię ją, gdy zasiada do melodykonu i biorąc pierwsze akordy, trzyma oczy spuszczone na klawiaturę. Jest w niej jakaś powaga, skupienie, a przy tym nadzwyczajny spokój. Przypomina mi ona wówczas świętą Cecylię, która jest mi najsympatyczniejszą ze świętych i w której kochałbym się, gdybym był jej współczesnym. Ten sam pogodny, czysty profil, te same szlachetne, a chrześcijańskie linie. Szkoda, że Klara jest tak duża, ale jednak gdy się ją widzi grającą, zapomina się o tym. Od czasu do czasu spuszczone jej powieki podnoszą się ku górze. Jakby chciała sobie przypomnieć jakąś nutę, zasłyszaną gdzieś na wysokościach w chwili natchnienia, i sama wygląda wtedy jak natchniona. Słusznie nosi imię Klara, bo przeźroczystszej duszy trudno spotkać. Powiedziałem, że lubię ją widzieć, nie zaś słyszeć. Muzyki jej. Niestety, jak zawsze, nie rozumiem, a przynajmniej chwytam jej myśl z trudnością. Sądzę jednak, że wbrew moim złośliwym i zuchwałym uwagom, ma ona niezwykły talent. Gdy skończyła grać, zbliżyłem się do niej i pół żartem oświadczyłem, że nadeszła chwila wyjazdu do Warszawy i że na mocy naszych dawnych układów zapowiadam jej, żeby była gotowa. Ze zdziwieniem spostrzegłem, że bierze moje słowa poważnie. Odpowiedziała mi, że do Warszawy naprawdę dawno się już wybiera, a co do gotowości, to jest kwestia zabrania starej krewnej, która towarzyszy jej wszędzie i głuchej klawiatury, na której grywa gamy, nawet w wagonie. Co do uczuć, Klary, dla mnie, Laura może mieć jednak trochę słuszności. Dziś przedstawiło mi się to jaśniej niż kiedykolwiek. Jeśli tak jest, jestem jej wdzięczny. Po raz pierwszy w życiu mam ochotę zawrzeć przyjaźń z kobietą i nie zawieść jej ufności. Dusza tak niespokojna, jak moja, może w danym razie znaleźć ukojenie w podobnej przyjaźni. Rozgadaliśmy się dziś z Klarą, jak para przyjaciół. Inteligencja jej nie jest nadto obszerna, ale natomiast jasna, dobrze odróżniająca to, co uważa za złe i szpetne od tego, co uważa za dobre i piękne. I wskutek tego niebłędna, a zarazem bardzo pogodna. Jest w niej jakieś zdrowie duchowe, które zresztą często spotyka się u Niemców. Stykając się z nimi tu i ówdzie, zauważyłem, że na przykład tego rodzaju typów, do których należę ja, jest między nimi bardzo niewiele. Niemcy, jak również Anglicy, są to ludzie pozytywni, którzy wiedzą, czego chcą. Zagłębiają się nieraz i oni w to bezbrzeżne morze zwątpień, ale czynią to metodycznie jak uczeni, nie jako ludzie czujący i nie jako geniusze besteki, skutkiem czego ich niedawna filozofia transcendentalna, ich obecny naukowy pesymizm, ich poetyczny weltschmerz mają znaczenie tylko teoretyczne. W praktyce dostosowują się oni doskonale do warunków życia. Według Hartmana im ludzkość potężniej i świadomiej żyje, tym jest nieszczęśliwszą. Tenże sam zaś Hartmann nawołuje w praktyce z całym spokojem Niemca kultur Tregera do spotęgowania niemieckiego życia kosztem poznańczyków. Ale pominąwszy ten wypadek, należący zresztą do kategorii nikczemności ludzkich, Niemcy nie biorą w ogóle do serca teorii, dlatego są spokojni i zdolni do czynu ten spokój ma i Klara. Wszystko to, co może przewrócić duszę ludzką do dna, musiało się jednak obijać o jej uszy, ale jakoś ześlizgiwało się po niej, nie przechodząc w krew. Dzięki temu nie zwątpiła nigdy o swojej prawdzie, również jako o swojej muzyce. Jeśli ona żywi dla mnie więcej niż sympatię, to prawdopodobnie jest to jakoweś uczucie nieświadome i nie żądające niczego. Z chwilą gdyby takim przestało być, zacząłby się jej dramat, albowiem nie mógłbym odpłacić jej wzajemnością, mógłbym tylko wyzyskać owo uczucie w sposób przynoszący jej nieszczęście. Nie, nie jestem zarozumialcem, który sądzi, że mu się żadna kobieta oprzeć nie zdoła. Jestem tylko zdania, że żadna w świecie kobieta nie zdoła się oprzeć człowiekowi, którego prawdziwie kocha. Określenie forteca oblężona, forteca zdobyta należy wprawdzie do oklepanych i nieznośnych określeń, ale wspiera się na prawdzie, a jest jeszcze stokroć prawdziwsze, gdy się stosuje do kobiety, która poza murami swej cnoty nosi w piersiach takiego zdrajcę, jakim jest serce. Ale Klara może być spokojna, pojedziemy w spokoju: ona, ja, stara krewna, i głucha klawiatura. 16 kwietnia. Od trzech dni jestem w Warszawie, ale nie mogłem dotąd wyruszyć do Płoszowa, albowiem zaraz po przyjeździe dostałem bólu zębów. I twarz mam opuchniętą, nie chcę się tak przedstawić paniom. Widziałem już śniatyńskiego. Ciotka była także u mnie i witała mnie jak marnotrawnego syna. Anielka przyjechała przed tygodniem. Matka jej jest tak chora że lekarze, którzy początkowo chcieli ją wysłać do Wizbadenu, uznali obecnie, że nie przeniosłaby żadnej podróży. Zostanie więc w Płoszowie aż do powrotu do zdrowia lub do śmierci i anielka z nią, o ile Kromicki nie załatwi prędko swych spraw i nie uzna za stosowne obrać gdziekolwiek stałej siedziby. Tymczasem z tego, co mi mówiła ciotka, wnoszę, że podróż jego potrwa kilka miesięcy. Starałem się wyciągnąć z ciotki jak najwięcej wiadomości o anielce, i poszło mi to tym łatwiej, że ciotka mówi ze mną z całą swobodą. Ciotka wprost nie przypuszcza, żeby kobieta zamężna mogła zajmować kogoś inaczej, jak krewna. Raczej nie zastanawia się nawet nad podobnymi kwestiami. Mówiła więc ze mną otwarcie o tej sprzedaży, której i sama nie może kromickiemu darować. W końcu wpadła w taki gniew, że aż zerwała łańcuszek, który nosi na szyi. Skutkiem czego zegarek wyleciał na podłogę. Do oczu mu powiem mówiła że to jest podwójna niegodziwość. Wolałabym mu pożyczyć pieniędzy, tylko na co by się to zdało? Te jego spekulacje to przepaść. Nie wiem, co z niej wyjdzie, ale tymczasem wszystko w nią włazi. Niech mi się pokaże powiem mu natychmiast. Pan i anielkę zaprzepaścisz, i celinę zaprzepaścisz, i w końcu zbankrutujesz. Co tym kobietom po milionach, skoro każdy grosz muszą opłakać? Niegodziwość i nic więcej. Zawsze mnie cierpiała tego suszonego grzyba i miałam rację. Spytałem ciotki, czy mówiła o tym otwarcie z anielką. Z anielką? Rzekła. Dobrze, żeś przyjechał, bo się przynajmniej mogę wygadać. To mi ulży. Z anielką nie ma sposobu mówić o tym otwarcie. Raz nie wytrzymałam, raz zaczęłam, to się zaperzyła na mnie, a potem w płacz. Musiał, 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 O i tyle. Ona słowa na niego nie pozwoli powiedzieć. Ona rada, by wszystkie jego wady ukryć przed światem, ale mnie starej nie zawiedzie. W duszy tak samo potępia tę sprzedaż, jak i ja. Więc ciotka myśli, że ona go nie kocha? Ciotka spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Co? A kogoż będzie kochała? Właśnie dlatego się martwi, że go kocha. Ale kochać można swoją drogą, a widzieć złe strony swoją drogą. Mam na tę sprawę nieco inny pogląd, ale wolałem przed ciotką o nim zamilczeć. Tymczasem ona mówiła dalej. Najbardziej mam mu to za złe, że to jest człowiek, który kłamie. Zapewnił Celinę Janielkę, że za rok lub najdalej dwa będzie mógł odkupić te majątki. Powiedz, czy to jest możliwe? No mów. Ale te kobiety wmawiają same w siebie, że tak będzie. Podług mnie jest to zupełnie niemożliwe. Będzie spekulował w dalszym ciągu. I on wie o tym jeszcze lepiej niż my, więc okłamuje umyślnie te kobiety. Może dlatego, żeby się nie martwiły zbytecznie ciotka wpadła w gniew jeszcze większy. Co to nie martwiły? Nie byłyby się martwiły, żeby nie był sprzedał. Nie broń go na próżno. Każdy musi go za to potępić. Chwastowski nie posiadał się z oburzenia. Rozpatrzył się w tych interesach i powiada, że choćby grosza znikąd nie było, on w parę lat podjąłby się oczyścić te majątki, a pieniędzy ja pierwsza bym dała. I ty byś dał. Dałbyś? A widzisz, a teraz wszystko przepadło.